wiele osiągnąłeś. Lud Myrtany jest wolny. Orkowie odeszli. Sługa Beliara poległ. Zuben nie żyje. Bez niego rządy asasynów wkrótce się skończą. Inosie, wypełniłem twą wolę. Walczyłeś w moim imieniu i odniosłeś zwycięstwo. Pozwolę ci teraz wejrzeć w przyszłość. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Oddziały królewskie i paladyni znów urosną w siłę, dumę i potęgę. Lee zostanie teraz generałem armii. Dzięki swym zdolnościom przywódczym ponownie zjednoczy rozbite grupki ludzi. Gorn pozostanie w Gotha i odbuduje stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza orków została obalona. Po śmierci Robara II zasiądę na jego tronie jako nowy król Myrtany. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i kraju. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Diego zostanie najbogatszym człowiekiem świata. Zawsze miał nosa do interesów. Pod osłoną murów Mora Sul stworzy wielkie imperium handlowe. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Bradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin Warantu. W górach Nordmaru życie wkrótce powróci na stare tory. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza. Milten pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawne. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku.